Kolejna rzecz, na którą zwróciłam uwagę i którą ty też sygnalizowałaś, to jest kwestia używania wszelkich urządzeń elektronicznych, grania, oglądania itd. Ile przeciętnie siedzą przed ekranem? Jesteś to w stanie policzyć? Długo. Długo. Nie mają co robić, bo ja im na pewno tego czasu nie organizuję, dlatego, no i oglądają, nie? Trzeba jasno przekazać dzieciom, że taki czas na używanie sprzętów elektronicznych to jest łącznie liczony czas przed ekranem. Nikt nie usiadł ze stoperem i nie ustalił bezpiecznej dawki, bo każde dziecko jest inne. Marleny dzieci spędzają za dużo czasu przed monitorami, żeby sobie z tym poradzić. Marlena powinna jej ten czas zorganizować inaczej. Czas ekranowy, który wprowadzisz i oznajmisz dzieciom i przestrzeganie go. Bardzo często zdarza się tak, że kiedy dobiega końca czas przed monitorem, dzieci się denerwują. Więc warto wtedy zastosować takie rozwiązanie, że ustawiasz budzik i mówisz: macie 5 minut do końca. Oni wtedy wiedzą, że za 5 minut się kończy tam jakaś aktywność, im grają z kolegą, coś oglądają, no, no, tak? No właśnie. I wtedy uprzedzenie ich wcześniej zwiększa ci szansę na to, że chętniej rozstaną się z grą czy z filmem, który oglądają. A co jest ważne, to jeżeli widzisz, że z tobą współpracują i kolejny raz jest tak, że o czasie odkładają sprzęt, to też wtedy warto nagrodzić takie zachowanie. A jak to jest z tym organizowaniem czasu na zewnątrz? Masz pomysły? No nie bardzo właśnie. Mhm. I z tym jest problem. Duży problem, bo chciałabym właśnie organizować im ten czas, ale ja tak naprawdę no nie wiem jak. Nie masz pomysłów? Nie mam pomysłów właśnie. Mhm. Gdybyś dostała gotowe rozwiązania, pomysły, to myślisz, żeby się to mogło udać? Myślę, że tak. Znajdziesz siłę, czas i ochotę? Będę musiała. Chciała. Chciała, właśnie też chciałam powiedzieć. Muszę, zastąp chcę. Tak, tak. Nowe czasy, nowe zasady, nowe obowiązki. Trochę się boję, bo nie wiem, czy dam radę.